Demokracja w Europie jest ciężko zagrożona. Zagrożona jest z dwóch stron, wzięta w takie kleszcze, jak dziadek do orzechów, a ona w środku trzeszczy. Z jednej strony naciska lewactwo, które opanowało Unię Europejską, władze Unii Europejskiej, a z drugiej strony naciska inwazja obcej cywilizacji, całkowicie obcej wszelkim tradycjom demokratycznym. Zamach, ból, cierpienie, ludzki dramat, trauma. To nie film, to się dzieje tu i teraz. Na naszych oczach rzeczywistość się zmienia. Prawda bardzo boli, leje się krew niewinnych, a politycy ciągle udają bezsilnych. Powiedz mi, ile jeszcze ciał, ile głów, ile bomb, żebyśmy zaczęli bronić nasz dom. Nie chcemy wojny, ale mamy ją dzisiaj. Szaleni ludzie winni, ale lacha robią nam dżihad. Europejskie rządy, ich lewacka polityka, kontraradykalny islam i zapędy na kalifat. Nienawidzą nas, obca jest im demokracja. Nie szanują naszych praw, wszędzie chcą wprowadzić szariat. Rosną w siłę na słabości chrześcijaństwa. Zacierają ręce mordercy z islamskiego państwa. Tak się kończy wypaczona tolerancja, poprawność polityczna, emocjonalny szantaż. Ofiary w kagańcach, ukrywana prawda, wszechobecna propaganda. Już od dawna trwa inwazja, nie patrzmy na zachód, no bo zachód już się kończy. My tutaj u siebie musimy się mądrze rządzić. Oni sobie nie poradzą, nie wygrają tej wojny. To początek końca, zaleją ich islamskie hordy. Europa umiera, pada na kolana za zamachem. Zamach, ból, cierpienie, ludzki dramat, trauma. To nie film, to się dzieje tu i teraz. Na naszych oczach rzeczywistość się zmienia. Prawda bardzo boli, leje się krew niewinnych, a politycy ciągle udają bezsilnych. Powiedz mi, ile jeszcze ciał, ile głów, ile bomb, żebyśmy zaczęli bronić nasz dom. Wielu się łudzi, że dżihad do nas nie dojdzie. To tylko kwestia czasu, usłyszymy pierwszą bombę. To tylko kwestia czasu, oni uderzą na Polskę. Musimy być na to gotowi, musimy być w formie. To koniec Europy, jaką znamy. Koniec spokoju, to czas terroru, czas rzezi niewinnych ludzi w ich własnym domu. Europa pada na kolana, otwórz oczy, zrozum. Nie dla uchodźców, nie dla islamu, nie dla faszyzmu płynącego z Koranu, nie dla ludzi, co chcą zabijać w imię Boga. Obudź się Polsko, nie tędy droga. Nie można udawać, że nie dzieje się nic i patrzeć, jak giną ludzie i po prostu z tym żyć. Nie może tak być, Polska to jest nasz dom. My tutaj rządzimy, bo to my jesteśmy stąd. Europa umiera, pada na kolana za zamachem. Zamach, ból, cierpienie, ludzki dramat, trauma. To nie film, to się dzieje tu i teraz. Na naszych oczach rzeczywistość się zmienia. Prawda bardzo boli, leje się krew niewinnych, a politycy ciągle udają bezsilnych. Powiedz mi, ile jeszcze ciał, ile głów, ile bomb, żebyśmy zaczęli bronić nasz dom. Nie przestaną na zachodzie islamiści, wierz mi. Teraz gwałcą nam kobiety, potem będą gwałcić dzieci. Zamachy, strzelaniny, wysadzanie się w powietrze. Patrole szariatu w getcie, ile tego jeszcze? Brukselscy wojownicy uzbrojeni w ostre kredki. Myślą, że malując świat, kurwa, mogą coś zmienić. I znów się palą w niczy, kolejny zamach na wodzie. Sprzedane obce media wciąż tu mydlą nam oczy. Tak tracimy głowę i nie tylko w cudzysłowie. Jola na zawsze w pamięci, to zabójstwo honorowe. Radykalnych islamistów swym pokojem nie przekonasz. Zamiast walczyć o kulturę, wolisz gonić Pokemona. Odejdź od kompa i odłóż tą komórkę, zanim w Polsce będzie nakaz, by laska nosiła burkę. Przekaz płynie nurtem, tu na emigracji żyję. Jestem synem tej ojczyzny, która nigdy nie zginie. Europa umiera, pada na kolana za zamachem. Zamach, ból, cierpienie, ludzki dramat, trauma. To nie film, to się dzieje tu i teraz. Na naszych oczach rzeczywistość się zmienia.
prawda bardzo boli. Leje się krew niewinnych, a politycy ciągle udają bezsilnych. Powiedz mi, ile jeszcze ciał, ile głów, ile bomb, żebyśmy zaczęli bronić nasz dom.